W dzisiejszym odcinku przed wami zdradziecki chowany. Wszystko polega na tym, że widzowie muszą schować się na losowej lokalizacji drzewa rzeczywistości. Dzisiaj wypadło na miejscówkę Koloseum i zasady są bardzo proste. Osoba znaleziona będzie musiała wydać w przeciągu 10 sekund swojego kumpla. Jeśli tego nie zrobi, przegra grę, a jeśli go wyda, to ta osoba będzie musiała wrócić do lobby. Komu udało się wygrać, oglądajcie do samego końca. A więc widzowie, tak jak mówiliśmy na początku, dzisiaj mamy zdradziecki chowany i słuchajcie, widzowie mają dokładnie 2 minuty na schowanie się, także 3, 2, 1, go. 5 minutes later. Czas już minął, także zaczynamy szukać, no i ja standardowo, ja zaczynam pierwsza, także Rafał, zapraszam za mną. Tak jak mówiliśmy wcześniej, śnieg ze strawą jest granicą, także tam, gdzie trawkę szukamy i mamy pierwszą osobę, która niestety chyba nie zdążyła w czasie, ale... Pierwsza osoba znaleziona ma od nas taki bonus i może się schować drugi raz bez szukania i zdradzania swojego kumpla. Także byku, ty się leć schować jeszcze szybko jeden raz, także no, kiedyś było tak, że ta osoba wygra, więc uciekaj się chować. Poddajesz. Ty się poddajesz, czyli już idziesz, tak? Tak. Słuchajcie, Burak nie chce tej szansy, on stwierdził, że on chce być pierwszy jako znaleziony, także Burak odpada. Także widzowie, jednej osoby już z nami nie ma i Ewela, no, szukaj dalej. Dobra, mówię, że tutaj mi się poszczęściło. Także tutaj w tej sianie będzie ktoś pać. Nie ma. Nie ma, ale w ogóle ta miejscówka jest mega, mega ciekawa. I tutaj jest dużo fajnych kryjówek do schowania. Z tego, co ja słyszę, to ktoś się strzela tutaj i chyba ktoś rozrzucił boty. Musimy te boty wyeliminować. I z tego, co widzę, to te boty chyba tam zdradzają kogoś, kto siedzi na drzewie, tak mi się wydaje. Mówisz, że ktoś tam jest? Wydaje mi się, że musi ktoś tam być po prostu. Bo jeśli tam bot strzelał, to tam ktoś jest bankowo. Dobra, ja spamuję, zobaczymy, czy ktoś dostanie. Ja patrzę tak od dołu, czy ktoś jest, ale nikogo nie widać. W ogóle tam jest mega ciężko, żeby kogoś znaleźć i wydaje mi się, że ten ktoś wykorzystał właśnie ostatni nasz chowany, że mówiliśmy, że tam jest ciężko się schować i się schował dlatego. Czyli faktycznie da się tam wejść, da się tam schować, ale czy da się tam przeżyć, żeby, wiecie, nie zginąć? Ja nikogo tutaj nie widzę. Dobra, ja bym na razie to odpuścił, bo to będzie mega ciężkie. Dobra, także szukamy dalej. Ja proponuję wejść tutaj, a w sumie Ewela tutaj była. Ewela, wejdźmy tutaj do góry i sprawdźmy, czy ktoś schował się w tym budynku. Kiedyś już zdradziecki chowany był z tej miejscówki, ale jak wiecie, te miejscówki się cały czas zmieniają, więc mimo wszystko fajnie tutaj zrobić chowany ponownie. I teraz pytanie, czy tu ktoś w ogóle jeszcze jest, w sensie na tej miejscówce? Wydaje mi się, że nie. Ale zobacz, tutaj z tyłu są te takie deski i w ostatnim odcinku tutaj się chyba nikt nie schował, ale tutaj dzisiaj może ktoś, chociaż tu już jest taka granica, to jest na granicy, ale tu jest jeszcze trawka. I wy... Jest! Patrz, jak ja go nie zauważyłam! On tutaj na leżaczku sobie leżał. Także masz 10 sekund na znalezienie i zdradzenie swojego kumpla. Ja odliczam. 10. 9. O, szybko mu poszło. Ej, ale to jest naprawdę fajna lokacja tutaj była. Także byku, ty się możesz schować jeszcze raz. I tutaj mi proponuję, żebyśmy zagrali 1 na 1. Czy ma zostać, czy też nie. 3, 2, 1, go. Jeśli wygrasz 1 na 1, no to możesz się schować jeszcze raz. Ej, ale to jest dobre, to jest dobre. Chowany 1 na 1. Żebym ja nie musiała walczyć, to by było fajnie. Dobra, ode mnie dostał. No przez ścianę to nie przechodzimy, halo. Dobra, Wojtek, przykro mi, ale zostałeś porobiony. Ale fajny pomysł, super Wojtek, super pomysł na urozmaicenie tego odcinka. No, mamy tutaj. I tutaj on już został znaleziony, także ja już Rafał tutaj porobiłam i możesz dalej szukać. Dobra, ale to był ten ziomeczek, co tam wcześniej... wydał tego ziomeczka naszego. Ja tak sobie idę po korzeniu, idę, a tu nagle Pumcia. Pumcia, masz 10 sekund na znalezienie, także dawaj, 3, 2, 1, go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i ostatnie moje słowo... Koniec. I tak, no nie udało ci się nikogo znaleźć i wydaje mi się, że no po prostu musisz odpaść. Jeszcze chciałeś zmienić miejscówkę? Trzymaj się, byku, wspólna emotka na koniec. I to już jest znaleziona... Ej, dobrze nam idzie dzisiaj. Mamy tutaj znalezione już 3 osoby, w sensie wyeliminowane do lobby. 4. Rafał, mówisz, że idzie nam dobrze, a tutaj zobacz. Ja stwierdziłam, że w ostatnim odcinku wygrała osoba z podmostkiem i stwierdziłam, że pójdę zobaczyć podmostek i zobacz, kto tu siedzi. Ładna piłkareczka taka. Co ty gadasz, że znalazł, że w tym samym miejscu? Ale dlaczego nie słychać tak jakby dźwięku wody, jak ktoś się pluska? Stał w miejscu i się nie pluskał, dlatego. Wypuszczę go, bo nie, chyba nie może wyjść. Masz 10 sekund na znalezienie kogoś. 10, 9, 8, 7, 2... Jeden, ale miał pycha. No w sumie takie dobre 2 miejscówki, no ale przykro nam, sprawdźmy kto to. Draxu, gratulacje, no ale no, w sensie dobra miejscówka, ale no nie udało się. Oj, tu będzie ciężko, Rafał, bo to jest mega wielkie. W ogóle patrz, jak te posągi tam stoją, ale to są dobre ten,
do schowania miejscówki. Dobra, ja wychodzę tutaj wyżej. Wydaje mi się, że ktoś powinien być na tej budowli. Tylko pytanie, czy tam... Ej, da się tak wyjść. O, to jest dobre. Sprawdźmy dach. Czy na dachu ktoś jest tutaj? No, no nie, no za mną stał chłop. Ja tak sobie chodzę dookoła, a tu chłop za mną. No, tu nie był znaleziony. Także dawaj, szukaj. Czas start. Timer tutaj leci. 5, 4, 3, 2... I znalazł. Mamy tutaj, kto to jest? Sprawdźmy, najpierw sprawdźmy, kto to jest. Ostatnie słowo na dziś, dawaj. Dodaj mnie do znaj. Dobra, dodam, tylko mnie nie bij. Uciekaj do lobby, byku. A ty się idź chować. Chodź do mnie tutaj. Tutaj strzelam. Bo ja mam kolejną osobę. Ja tutaj znalazłam kogoś. Oto tutaj w tej stodółce. Tutaj sobie siedzi. O, proszę bardzo, tam sobie siedzi. Dobra, czy on był znaleziony? Jeszcze nie. Nie był, no to 10 sekund dla ciebie. Ale dobrze ci Ewela idzie. 10, 9. 8, 7, 6. Mamy problemy z internetem. Mam nadzieję, że ten odcinek się nie skończy. 3, 2, 1 i ostatnie moje słowo. Dobra, koniec. Game over. Czy dajemy mu jakieś wyzwanie? Dobra, dajemy. A masz jakiś pomysł? Mam pomysł. Wyjdź na to drzewo i nam znajdź tą osobę, co siedzi na tym drzewie, bo tam ktoś musi być. Dawaj, wyjdź na to drzewo i tam, nie wiem, zrób coś, żebyśmy wiedzieli, gdzie on jest, bo ktoś na tym drzewie na 100% tam siedzi. Biedny. Dobra, to on chyba już ten... Możemy się spotkać z nim w lobby już, co? Dobra, no to nie udało się, byku. Ej, co ja? Nie o to mi chodziło, tylko że to będzie mega ciężkie. Aha, no dobra, ja sobie stwierdziłem, dobra, Ewelina nie zrozumiała, co ja mówię, więc dobra, a tu ja nie zrozumiałem jej. Ja bym radziła tutaj nam popatrzeć tak na tych obrzeżach, bo oni może właśnie się tutaj gdzieś chowają na tej takiej granicy. Także chodźmy tutaj, bo tu na przykład może ktoś za kamyczkiem kampi? Akurat nie, ale tutaj jest taki korzeń i jest taka miejscówka i tu ktoś będzie na 100%. I w sumie tutaj jest dobra lokacja, patrz. Mam! Okej, idę. I to jest w ogóle dobra kryjówka, zobacz. A czy on nie był znaleziony? Ja już nie pamiętam. Czy ty byłeś znaleziony, byku? Kiwnij głową tutaj. Chyba nie był, także 10 sekund dla ciebie. Jeśli nie wyrobisz się w 10 sekund, no to po prostu będziesz mógł sobie zmienić skina w lobby, bo będziesz w lobby za chwilę. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Jeden. Panie Ciacho, proszę się zatrzymać. To już jest pana koniec. Ja pana jeszcze odciszę i możesz nam powiedzieć ostatnie słowo na dziś. To jest Erwilku chyba. Tak, to ja. Co się stało, że się tak słabo schowałeś? To nie była słaba kryjówka. To Ewela dobrze szuka. Ewela dzisiaj, ja nie wiem, ona wszystkich znalazła. Także Wilku, do lobby. No i zostało nam tylko 6 osób do znalezienia. Wow, to naprawdę dzisiaj nam dobrze idzie. Ja widzę już tutaj kolejne miejsce, gdzie mógłby ktoś się schować. I idę tam od razu zobaczyć. Tu są jakieś takie... lochy i tutaj jeszcze nie byliśmy. O, dzień dobry, panu. Dzień dobry. Ja tu w lochu siedziałem, jakby co. Jest, mam. No jak? Ej, no czuję się, jakbyśmy byli na grzybach i ty byś cały czas grzyba znalazła, a ja w ogóle. No w sumie to są takie prawdziwki dorodne. Masz gdzieś w ogóle dobry skin do tutaj, żeby się schować, bo kolorystycznie. Rafał był w lochach i cię nie widział. Jak to możliwe? Właśnie, czekaj, bo ja nie wiem, gdzie ty w ogóle jesteś. Na lochach. O, dobra, dobra, jest, widzę, okej. Okay. Odliczamy, masz 10 sekund. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3 i uwaga, 2, chciałam mu przedłużyć, 1. Jak widzieliście, Rafał wyeliminował tutaj osobę, bo nie udało jej się znaleźć, a my lecimy z kolejną i mówię, że jest 5 osób, a tam na drzewie jest 1, także zostały 4 osoby. Ogółem okazuje się, że mamy taką niezniszczalną kryjówkę z tego drzewa, ponieważ chłop się schował w miejscu, w którym my nie możemy, o ile tam ktoś jest, bo to nie jest, ja tu tylko się podejrzewam tego, że faktycznie ktoś tutaj może być, ale no chyba nie. No nie wiem już sam co myśleć. Ej, ja mam boty, może później na sam koniec rzucimy boty i uciekniemy i może te boty będą tam, nie wiem, pewnie nie zauważą. No chyba będzie ciężko, żeby to zrobić. Ewela, ja proponuję teraz się rozproszyć, ty w swoje miejsce, ja w swoje. Ja patrzę na około, także no. Idź tam dookoła, bo ja właśnie tam na początku znalazłam osobę, już tam nie dokończyliśmy tego, a ja tutaj poszukam jeszcze w budynkach gdzieś w środku. Ja tutaj sobie rozwalam wszystko, co jest możliwe. Mamy tutaj krzaka, w sumie ten krzak był dobry na schowanie, a tutaj nikogo nie mieliśmy. Tutaj nikogo też nie ma. O, i mamy tutaj, znalazłam osobę. Rafał, to wy coś rzeczywiście dzisiaj słabo idzie. Ja w ogóle nie wiem, czy kogokolwiek dzisiaj znalazłem, tak szczerze. Masz 10 sekund, żeby znaleźć kogoś, ja odliczam, a Rafał za chwilę do nas tutaj dojdzie. 10,
9. 8. 7. 6. 5. 4. Tutaj szukałam akurat przed chwilą. 3. 2. 1. No niestety nie udało się. Także Rafał, ja tutaj porobię tą osobę, a ty szukaj tam. Ja cały czas tutaj szukam, Ewela, ty eliminuj. No dobra, wyeliminowałam już. Kto to był? Przeczytaj. A mam niki ten, prywatny, wiesz? W sensie nie widzę. Ta osoba wyeliminowana, proszę do lobby. Proszę do lobby, osoba wyeliminowana, dobra? Dobra, wyszła już. No nie, bo się pokazuje 7 cały czas. Zapomniałam o tym, że tu widać. Chciałam mu dać szansę pokryjomu. Sorry, byku, ale no musimy cię wyeliminować, przepraszam. Kucham cię, Rafał. Ja ciebie też. Okej, zostaje nam finałowe 4 osoby, w sensie finał, no to od 3 powinien się zacząć, ale takie no ćwierć finały są teraz. Właśnie, ej, róbmy challenge, żeby Rafał nikogo nie znalazł i żebym ja wszystkich znalazła, ale tak szczerze to już jest ciężko, ja nie mam na koniec flary i nie sprawdzimy, gdzie jest ostatnia osoba. Ja przez przypadek teraz znalazłem osobę i on był już znaleziony na pewno, także byku, wychodź do lobby, bo, o nie, Lord Karol, także mamy kogoś znalezionego, jestem w szoku. Ja już nie mam zielonego pojęcia, gdzie szukać. Ewela, mam gościa, no dobra, teraz Rafa, jak widzicie, się odpala. Byku, czy ty byłeś znaleziony, czy nie? Nie byłeś. 10 sekund dla ciebie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, panie kolego, jeszcze daję ci 3 sekundy. 3 sekundy dla ciebie. 3. No i chyba się poddał. Także ja eliminuję tutaj rzemeczka. Jest to Dark Dragon. Panie Dragonie, zapraszamy do lobby. Okazuje się, że mamy 2 osoby do znalezienia, więc Ewela, kto teraz znajdzie, wygrywa odcinek. No i ostatnia osoba, no to wiecie, sama się nam pokaże. Ja tutaj znalazłam taką miejscówkę dobrą, patrzcie się, że tutaj nikogo nie było, to ja jestem w szoku. Ale naprawdę, tutaj by był win na pewno. Ej, ale ta miejscówka jest naprawdę duża i ciężko jest już kogoś teraz znaleźć, bo byliśmy, można powiedzieć, że byliśmy wszędzie, no. Ej, to zróbmy tak, że jak ktoś jest w tym drzewie, to żeby po prostu wyszedł. Ej, dobra, osoba, która jest na drzewie, wychodzi. Dawaj, bo musimy być pewni, że tutaj ktoś jest, czy nie ma. Jest! Także widzowie, to jest pierwszy wygrany dzisiejszego odcinka i jest to dokładnie, sprawdźmy, kto to jest. Jest to dokładnie Gutek, gratulacje. Dzisiaj mamy 2 wygranych, dlatego że nikogo nie mogliśmy znaleźć i ostatnią osobę zapraszamy pod drzewo, żeby nam pokazała, gdzie jest. On musiał mieć dobrą miejscówkę, bo jak nie miał dobrej, to po prostu zwątpię w nas. Nie gadaj, że on był na obrzeżach, przecież ja tam byłem. A mi tak sobie myślałam, że Rafał mówił, że był na obrzeżach, a jak... No przecież tego gościa nie widać w ogóle, no. Bo on jest idealnych kolorów jak te kwiatki. Także drugim wygranym na dzisiaj jest Adam, to ja. Gratulacje dla chłopaków.